Witam was, jestem Nexo, to jest kolejny odcinek, w którym gram w League of Legends. Słuchajcie, nic nie wygrałem przez te wszystkie dni. Znaczy nie, no coś tam wygrywałem, ale w żadnej grze nie byłem, nie wiem, gościem, który robił cokolwiek, słuchajcie, więc tak to wygląda, że no niedobrze idzie. Teraz wyszukuję gry oczywiście, ale no nigdy w żadnej grze nic, słuchajcie, nie robiłem. Jak już wygrywałem, to jakieś gówniane staty miałem. Nie wiem, chyba tutaj, w tym Jaxie, to nawet no nie widać po statach, ale tutaj chyba coś dopiero robiłem. Tutaj coś robiłem, no ale no patrzcie na te staty, no. To było, słuchajcie, to jest, ten mecz był kompletnym zaoraniem przeciwników, a ja miałem tylko 7-4-12, no. Więc dzieje się źle. Zobaczymy, co mnie tutaj wylosuje. Słaby jestem jak wuj. Środek, okej. Zobaczymy, jak to będzie. Zapikujemy sobie jakąś postać. Zobacz, no kurde, nie wiem, czym by tu zagrać, żeby zaorać. Lux jest bardzo bezpieczną postacią Morgana. To jest postać, która nawet jeśli się nic, nawet jeśli nic nie będzie robić specjalnie na tym, to na linii, to będzie dobrze. Nikt nie wziął Zeda, czyli ja bym zbadował Zeda domyślnie. Zeda nie lubię ogólnie na midzie. Zarówno grać, jak i ogólnie go na linii. Nie, znaczy grać lubię, ale problem jest taki, że ja mało robię tym Zedem. To już lepiej jakimś magiem robię. No tak zobaczymy. No coś tutaj słabo. Lissandra Draven. Okej. Jest okej. Gościu chce dżunglę wziąć i Vern. O kurde, dobra, jest i Vern. Czyli takie sobie ganki, ale dobra kontrola dżungli. Ja będę wam mówił, co to jest. No, tu wiecie, że Tristana i Kayn jest banem, tak? Gościu Panteon. No, zresztą widzicie przecież na dużym ekranie Panteona, żeby się dobrze. Czyli będzie szósty level, rape ganki na szóstym levelu. No i muszę coś bezpiecznego wziąć, bo jestem takim pikiem. Zagram może Orianną. Orianna jest dość bezpieczna. Tanki AP, co to jest w ogóle? To jest pod piorun. Piorun może być. Biorę sobie Oriannę. To jest postać, którą ja też mainowałem. Chyba jeszcze w piątym sezonie. Ja w ogóle w piątym mało grałem, ale wydaje mi się, że bardzo dużo tą Orianną grałem, bo ją wtedy kupiłem. Zobaczymy. Jeśli się nic nie zmieniło w tej postaci, to będę orał. Oby. Sivir, też bezpieczny pik, bardzo. Bardzo bezpieczne piki. No tak, no pierwsze piki to bezpieczne, nie? Też gościu Kog'Mava wziął. Dobra, Sivir jest okej na Kog'Mava. Bardzo okej, bardzo. Ahri co? A może być Ahri, nie ma problemu, gościu. Będę ci obijał jak szmatę, jak będę miał siódmy level. Pewnie wziął Ahri. Jak szmaty będę cię obijał, gościu. Ty nic nie będziesz mógł zrobić. Dopiero po szóstym levelu będziesz mi cośkolwiek robił. A zresztą ja potem będę miał takie niskie, znaczy takie krótkie cooldowny, że będę spamił tymi skillami. Dobrze, że zauważyłem, patrzcie. AD wziąłem. No może by tak źle nie działało, no ale. Może teleport bym wziął, cholera. No może być dobre. Wezmę teleport, no. Może być lepszy teleport. Z Ahri jest problem, słuchajcie, taki, że ona jest postacią, która po wywaleniu całego combo nic nie robi, nie? A Orianna jest taką postacią, która przerzucą kulką może ruszać. I teoretycznie jej combo jest lepsze od mojej. Więc jakby mnie zabiła już jakimś cudem, to mógłbym szybko wrócić na tą linię. Ewentualnie jakbym ja ją zabił. Albo przypuszczał linię. Mamy Iverna. Super, wiecie? Czemu? Bo będę miał blue cały czas. I reda. A do Orianny ten red jest ok. Nie pomyślałem o tym w sumie. Zapomniałem o tym fakcie, że jak Ivern wali tego buffa, to potem może sojusznik podejść i go jeszcze zabrać ze sobą, nie? To
To był dźwięk, słuchajcie, Radeon Chill. Technologii, która zmniejsza ci taktowanie procesora graficznego oczywiście i powoduje, że masz mniej klatek, ale zaniża ci, no właśnie, klatki ci zaniża, no. Kurde, powiedziałem już całą sentencję, ale nie załapałem tego, no cóż. Teleport. Aris Ignite, no w sumie klasyka. Słuchajcie, kiedyś była meta na Ari i na Ani i na LeBlanc. To były takie postacie, które były w mecie przez to, że Deathfire Grasp jeszcze był w grze i był bardzo mocny. Cholernie był mocny Deathfire Grasp. Potem go usunęli, pamiętam to jeszcze. Ale słuchajcie, ta meta była tak przerąbana. W ogóle nie jak kamerki, wiem, ale to tak zdziałało. Było tak przerąbana, słuchajcie, LeBlancą. Robisz na trzecim levelu combo i zabijasz gościa, nie? LeBlancą, a jeszcze Deathfire Graspa kupisz całego, zraszujesz go najlepiej. To już po prostu dobre combo i nie ma. Nawet tanki się składały na takie combo, nie? To po prostu była potęga. Ari to samo, no. Deathfire Grasp zwiększy chyba 15, albo 20% zwiększył damage w tego czempiona. Co się go odpaliło. Jeszcze zadawał w ogóle jakieś obrażenia, o ile pamiętam. No, 6 sekund na kół. Dobra, ja ostatnio, słuchajcie, grałem, w ogóle nie zwracałem uwagi na build. Zawsze jestem graczem, który wiedział, jakie buildy składać. Tym razem się okazało, że moje buildy nie działają. Mój znajomy powiedział, że były dość słabe, dlatego, słuchajcie, sobie pomyślcie, posiedziałem chwilę. Popatrzałem, co budować. Ja wiem, że trzeba robić Morello najlepiej, albo Echoluden na pierwszy, żeby zraszować. Bo bardzo fajnie się skaluje, robi się combo z tego. Gdyby był tutaj Zed bądź Yasuo, to bym robił oczywiście Zonię jako pierwszą. Natomiast można też robić Grala, ale najlepiej się robi Morello. Czemu? Bo daje więcej mana, pamiętam. Tak, Gral jeszcze daje w ogóle resisty. Kolejnym item, który tam był, to był... wiem co. To. Archangels, Rot of Ages. Reed. A tutaj. Reed. A to nie jest Red? Że przeczytałem? Red? Nie wiem. O, ładnie. Z czym zaczął? Z drana, dobra. On też pod pioruny, dobra. Q. No Q to zawsze, to jest klasyka. Chyba, że wiecie, jest jakiś invade, to można zacząć z W. Albo z E. Bo tak? W to jest... To jest combo, QW. Co ten Singe tam robi? Widzicie to? Ale jaja, ty. O! Zrypałem... What the fuck? Ale on żałosny... 30 damage'a! O Jezu, 40, znaczy jak nisko. On ma 53 na pierwszym. To wszystko przez tą pasywę. 40! Ja pierdo! O nie! Moje last hity. Jednego mam, ona ma 5. Będzie mi combo chciała sprzedać, dobra. Pod wieżę będzie mnie cisnęło, cholera. Nie lubię tego. Ale wiecie co ja lubię? Combo Orianny. Dobrze. Trzeba kurde spamić ją tą kulką. Orianna jest taką postacią, która powinna utrzymywać swojego przeciwnika cały czas w tyle. Oni tam co oni na dżungli mają? Panteona, o cholera, Panteon na dżungli. Myślałem, że na topie będzie Czogat. Co, nie wziąłem go? Nie wiem, czy kurde last hity słabo wychodzą faktycznie. Trzeba spamić. Wyleczyła się z tego kunie, nie? To po co? Nie ważyło ją. No, nie doleciało. Kurde, słabo to wyszło. Chciałem to lepiej wykonać. Nie trafiło ją to W, które odpaliłem jak stałem obok niej. Dobra, ale wyszło na jedno. Tyle samo straciliśmy życia. No,
Ej! Co jest? No, kurde, już te laski to jakieś dziwne są strasznie. Jest tam blue? Czy nie? Nie wiem nawet. Spuszowałem ją trochę. Nie ma blue. Nie. Okrąg taki powinien być, wiecie? Chyba, że coś może tam na którymś levelu dopiero on te blue będzie miał. O, dobra, na bocie. To tutaj. Te dwa last hity mi padły. Dobra, jest równo last hitach ogólnie. Jest moja fala puszująca. Patrzcie, no. No tego nie daruję. No, to mi się podoba. Oj, ten mi tam zginął. Co jest, ty gościu? Co tam się stało? Do cholery. Uleczyło się z minion. Chyba ma ten taki... masterkach jest. Taka masterka jest. Co? Tylko ja nie umarłem jeszcze. No i ten dżungler, nie? Ja jestem pod wrażeniem, że ich przeciwnik w ogóle pasywnie gra, bo przecież... To jest taki dżungler, że gościu ma trzeci level. No co? To jest taki dżungler, że... Trzeba go cisnąć, kurde, w początkowej fazie gry, bo on jest denerwujący. Bardzo prosto może ci zestilować jakieś... skanter dżunglować jakieś kampy, nie? Ty dużo mi zadała nawet. Flashowa tutaj, nie? Tak. A, dostałem z kulki dwa razy. Ciekawostka. Ciekawostka, dobrze. Ciekawe, no odsunąłem się. Znaczy tam raz powinienem dostać, nie? Ale drugi raz? Ciekawostka. Ona gra pod Ignite, tak? To słabo jej coś poszło. Pomóż mi ten, spuszować gościu. Pomóż spuszować. O Jezu. Tak, słuchajcie, naoglądałem się materiałów. Nauczyłem się grać w tą grę. Tak mi się wydaje. Teraz będę obserwował bardziej mapę. Przepraszam was za to. Też ostatnio mi też źle szło, ale... No dzisiaj to się jeszcze bardziej przygotowałem, no. Po prostu oglądałem te materiały Nerwariena. Wszystkiego, no kurde, wszystkie kanały obejrzałem. Patrzcie, nawet wymierzyłem ile chciałem pieniędzy, bo chciałem dokładnie na te dwa itemy, nie? Na ten i na ten. I dwie potki jeszcze mi stać. Dobra, mogę nawet z buta pójść, bo ona mnie nie będzie puszować, chociaż będzie. No ale to jakoś słabo wychodzi, to mogę dowiedz. W ogóle co jest tej? Zawiesiła się coś, ciekawe. Dobra, no właśnie o to chodzi, Iwen jest strasznie słabym postacią do... takich rzeczy. On jest fajnym dżunglerem i do tego, do zabierania kampów przeciwnika, nie? Jeśli oczywiście zakładamy, że nie spotka tam tego przeciwnika. O, ładnie. No ale tak to nie. Oj, słabo. Kurde. A! Jest. Tyle samo z hitów, okej. Słabo, bo ona zginęła, nie? Więc powinienem mieć więcej. Feed him more, fucking idiot. Shock and carry. Ciekawe. No w sumie... Jednego może zjeść w teamfightie, więcej nie. No bo cię zginęli, nie? Też. Zresztą na górze mam Warda, nie? Może być? To może być jeden z najlepszych meczów moich, kurde, w ciągu ostatniego tygodnia. Gościu ma piąty level, zesra się. A Iver ma szósty? Szósty, super, level do przodu, dżungler.
A ty kurde minionie głupi, dobra. O, nie zdążyłem. To jest wada kurde, że ta Ari nie wzięła sobie kurde teleportu. Ładniej przytrzymał linię, przynajmniej Panteon, nie? Mogę buffa wziąć, idę. Dzielnym jak pszczoła. Dobra, czyli jednak pokazuje na mapie, że tego buffa się bierze. Nie wiedziałem, wiecie? Mi się wydawało, że to tylko tak o. Będzie. A wiecie co? Że tylko będzie trzeba podejść, będzie okrąg. Tu się okazuje, że też na mapie pokazuje. Dobrze, las hit. Dobra. Blue by się przydał bardziej, ale nie wiem czy Blue też może tak się stać z tym Blue? Chyba na 6 levelu, nie? Dopiero takie rzeczy się dzieją. Nie wiem. Kurde, wiecie, nie znam tego Iverna jakoś tak bardzo. Dobra. Sobie dam radę. Ale dostała. Ale free dostała. Czym nie zginął gdzieś? Może będę roamował gdzieś zaraz, bo... Co tam się dzieje na tym bocie? Zabili, nie? No to dobrze. Super. Bot wygra, ja wygram i jest super gra. Panteon jest na górze, nic mi nie zrobi. Ja sobie tutaj do wieży ją przybiję spokojnie. Bot zginął, w ogóle nasz bot się wyrzucił. Mogę puszować. Mogę sultować, nie? Nie, nie zabiłbym jej. Jakbym miał flesza, to bym próbował. Idzie Panteon. Okej. O kurde, jakie oranie, Neku. Geniuszu. Geniusz normalnie, nie. Mistrz, kurde. A się zaraz zacznę, kurde, wychwalać siebie, nie? Bo dobry mecz zagrałem. To jest postać, którą mogę grać, no. Patrzcie, jakiś dobry mecz wreszcie zagrałem. Patrzę w ogóle, właśnie to kurde jest... Aaa, fuck, to było słabe. O to chodzi właśnie w tej, żeby obserwować wszystko. Dobra, niech się rozbiją te miniony, ja sobie odpalę W. O, nieźle, cześć. Cześć. No i co mi zrobicie? Zabijecie mnie, co? Chyba ta. Super. Super. Podobają się. Podoba mi się to. Ej, biście sojusznicy. Ja zaraz za was przejdę znowu. Nie wiedziałem, że ten event tam jest. Wiecie, nie obserwowałem. Bardzo dobrze, że on tu przyszedł. Dobrze wyliczyłem. Kurde. Ojej. Czuję tą grę wreszcie. Czuję, wiem co mam robić, no. 2000 wyliczyłem. Wiem, bo już w poprzedniej, jak grałem Ankom, to kurde, 2000 właśnie było równo na Morello po tym itemie. Co mi te miniony zabierasz, kurde, gość? Niech ci będzie. Jak ty też orasz? Dobra, mogę się wypuścić nawet gdzieś do przodu. O, szkoda, że ta kulka była tak daleko. Ale oni tam orają na tym topie, znaczy na bocie. Wbijają w ogóle z dupy. SS. Poszłaś sobie, to ja... Co jest? Ten call nawet był niepotrzebny, przecież oni tam... Chociaż pod kontrolą wszystko mają, idę. Widzę 3 kile. Siema. Siema, siema, kurwa. Leżę. 2 za 1. Trudno. Nie, 2 za 3, co jest? 1 za 3 znaczy. Dobrze, wyszło. Po, pociony za dużo, po co? No i tu jest to! Kurde, tak mi brakowało. Super. Orania takie leci. Echo chyba od razu, nie? Echo czy zonie? Echo.
Abarabadon, echo. Echo jest spoko. Bardzo fajnie się działa. Bardzo fajnie działa ogólnie na tym. Pójdzie? Zabrał. No, trudno. Look. Czyli to działa na blue. Ej, ty, zabierz mi to. Co ty puszujesz mi, gościu? Chcesz się wymienić liniami? Czy ty chcesz wieżę tam spuszować? No chyba, że wieżę. No mogę zrozumieć. Ale to Sivir ma reakcję do dupy. Gościu, nie, nie umieraj. Ale złego warda rzuciłem. Kurde, głupi... ciężko się tego warda rzuca, strasznie, wiecie? Mam problemy zawsze, żeby to wymierzyć, tego tribasha. No trudno. Nie zgiń. Chciałem już flashować, ale chyba speeda miałem więcej od niego, bo jakoś tak szybciej biegłem, nie? Można było to wywnioskować. Bo to jedynki ma, no pewnie mam więcej. Mało golda z niej dostałem, coś tylko. True damage 400, no. Dużo. Redemption, nie, to skok jest. Fuck. Myślałem, że to w mnie bardziej przyspieszy. Myślę, że ucieknę. Dobra, trudno. Nie, nie, nie tego. Nie trafiłem z Q tej. Lulu, nie widziałem też, że biegnie Cho'Gath już od razu. Myślałem, że Lulu trafię z Q i ucieknę do tyłu, no ale już ją goniłem. No już jak tak mało życia ma, to pomyślałem, że warto. Chociaż ta Lulu jakie ma sam staty? Nie, 0-4. Nie wiem, czy było warto w sumie. Trudno. Zabiłem. 1-1. Tam nawet więcej chyba killi było. Leżę. Dobra, teleportacja. Czobłysk, okej? Okay. Bierz ten miniony jak chcesz. Jedziemy z tym wieżą. Arena ult. Spoko. Fajne wardy miał gościu. Kurde. Pewnie się z nimi gonił gdzieś w krzakach. Czemu mi wieżę nie wolno? Chyba, nie wiem, jakoś pykło. Mogę mu przestać bić tą wieżę, że dwa hity by zginął. O, patrzcie, ping. Oj. O, w mordę. Ładnie. Mamy Herolda. Oni nie mają wardów. Okej. Okay. Mogę jemu zostawić. Chyba by tam się rozdzielił ten red wtedy, nie?
Był piorun czy nie? Przepraszam, nie wiem. Skacze, no dobra. Dobry ma rezist ten. Pieprzony. Ole damage wjechał. Jakbym miał ulta. Nie mam many, człowiek. Wytrzymacie? Wytrzymać. Ol, ja biję z tych basiców. Patrzcie, 110 damage mam bonusowego. Cofać się? Jeszcze nie. Jeszcze na chyba to 1000. Chociaż mógłbym kupić sobie eterycznego. A wezmę. Dobra, gierka jest. Mogą się tam nie wywalić. Wtedy to może miał meskę nawet w niej. Ale już tak wiecie, poczułem się chyba trochę. Trochę. Dobra. Tu bym sobie warda. A nie mam. A mogę odkryć, okej. Okay. Tutaj jakoś tak w górę. Nic nie ma. Arif Rifrak na midzie. Oczywiście wychodzi za bardzo do przodu. Siema. Blue jest kolejny, czy co? Nie. Ten znaczek jest taki, nie? Więc bota chcą wziąć. Dobra, to my sobie mida pójdziemy. O, jak dobrze. Jedziemy. Kulony mam coś za dużo. A, dobra. O kurde, gościu, jaki shield szybki puścił. Przypadkiem może? Nie wiem w sumie. Bardzo szybkiego shielda puścił. Jakby takim prograczem był, nie? Dawaj, jedziemy dalej. Co to był za grab? W ogóle z dupy, może z flashem by ci wyszło. Ładnie. Stokrotka. O Jezu, misuje z tego ku coś. Mogę chyba ulta odpalić. O, sięgnęło mnie. Okej. Okay. Blue mi się skończyło, trochę smutne. Redemption. Fajnie, że oni odpuścili w ogóle, nie? Ten... Tego bota, nie wiem czemu tak się cofnęli. Mi się wydaje, że... jakieś szanse z nami mieli, szczególnie wtedy. Dobrze, usłużyła ulta na siebie. A za blisko podszedłem. O Jezu, jak ja to zrypałem całkowicie. Za blisko. No właśnie. Słabe to było. Za blisko trochę podszedłem. Tak bardzo chciałem, żeby ona ulta służyła. Ale przynajmniej nie myślałem o fragu, nie? No miałem tam... Miałem dobre intencje, no. Nie zrobię go. Chyba, że ulta użyje Panteon. Czy tu jeszcze wieżę mamy? Dobra, trzeba zbudować Rabadona. Maseczkę jeszcze można było. No ale chyba za późno, chociaż może. Voidstaffa na pewno trzeba, bo kurde, frajerzy się robią tankować. Też tylko jeden w sumie, no nie wiem. No nie wiem, nie wiem. Dobry flash. Musiało mnie to dziabnąć. Na końcówce zasięgu? Robią tego smoka już? Okej. Okay. Mało coś tak zbili. Myślałem, że dłużej zajmie. Nie zrobiłem face checka, jak widzicie. Jestem mądrym graczem League of Legends. Nie robię face checków.
Haha, ale w kurde! Ule kurde! Nie no, mistrzostwo. Kurde, no dzisiaj mam jakąś formę po prostu, nie wiem skąd. Z dupy. Dawaj. To był ten? Nie, Ardent. To. No. Słuszna chwała, jak to się nazywa po angielsku? Po co my tu tak stoimy? Trzeba poczekać na minione. Nie mają AR. 1,7 ona była w ogóle. To nie wiem, czy to było takie. Czy możemy takie rzeczy robić na midzie? Chyba, że się dadzą wyłapać ci przeciwnicy. Jak na razie idzie nieźle. Bo się dają wyłapać. Ja się nie mogę wyłapać, oczywiście. Tylko ona mało życia tam miała. Pączek. Pączek taki z Biedronki. Dobra, są. Wiem, że chodzi o kwiaty, no. Placki gościmanik. No tematycznie widzicie. Dzisiaj bardzo tematycznie. Pączki, kurde, placki. Co jest? Dziękuję, dobranoc, no. Możemy kończyć chyba. Bardzo długi respawn mają. Nawet nie trzeba robić. Dawaj, kończymy. Nie tego. Skończymy to spokojnie. Koniec gry. Tylko bijcie tę wieżę, no. Ale prosta gierka, wow. Zatrzymałem. Ja pierdzielę, jaka gierka, dobra. Nie wytrzymam normalnie. No i to mi się podoba, no wreszcie. Nie będzie S raczej. Dobry był ten event, bardzo mi się podobał. A minus, o Boże, bo ginąłem, no. Sivir S dostała z tym blitzem. Lepszy byłem, pewnie więcej od nich zadałem nawet. O Jezu, gościem, co to ma być w ogóle? Taki damage przychodził, że ja pierdzielę. Dobra, słuchajcie, na razie cześć, to było na tyle w tym odcinku. Super, super się grało. Trzeba wrócić do... O. Nieźle. Trzeba wrócić do rzeczywistości i zacząć przegrywać mecze. Na razie i cześć.